Celem głównym było złoto mistrzostw Polski. Cel ten jest osiągnięty. Drugim celem było rzucenie 80 metrów. No niestety wczoraj w nocy przykra sytuacja i nie mogłem pospać, nie spałem do piątej. Mocno wycieńczony, duże skoki adrenaliny, nerwy. No i dzisiaj ciężko było się ogarnąć. Brakowało po prostu czwartego obrotu. Do trzeciego jeszcze było dobrze. Czwarty obrót niestety brak prądu i bez wyrzutu, bez niczego. Także 79, 74 chyba, więc to i tak całkiem przyzwoity wynik. Sytuacje prywatne, osobiste, nie będę o nich po prostu rozmawiał, są moje prywatne i tyle. Była to sytuacja wyjątkowa, mam nadzieję, że szybko wszystko wróci do normy i będę rzucał dalej tak jak rzucałem. Trzeba trochę potrenować. Mam nadzieję, że teraz mi się to uda, bo półtora tygodnia przerwy od konkursu kolejnego, więc będziemy mieli czas na to, żeby popracować. No, zdarzały się takie starty nawet w challenge'u, gdzie rywale byli po 5 metrów za mną. Są to trudne zawody niekiedy. No mówię, dzisiaj byłem naprawdę przygotowany, żeby rzucać daleko, no ale są sytuacje, których nie da się przewidzieć, tak jak ta wczorajsza nocna i akurat trudna sytuacja, poradziłem sobie z tym, wygrałem, także z tego też się cieszę. Czuję się dobrze, jestem zdrowy, optymistycznie nastawiony, więc nic, tylko spokojnie trenować i czekać do startu. Najważniejsze, żeby rzucić najdalej, nieważne czy to będzie 80 czy 82, nieważne, ważne, żeby rzucić najdalej, do tego będę dążył.